Hejterzy i chamy, witamy, witamy. To powitanie zyskało chyba największą popularność wśród waszych propozycji. I dlatego, nie chcąc robić z gęby cholewy, dzisiaj nim rozpocząłem odcinek, tak jak obiecywałem wam to wczoraj. Choć tak naprawdę to zdecydowanie bardziej wspieraliście tradycyjne i klasyczne wiewiórki i bobry. Dlatego też jakby zamykając już ten temat na przyszłość, to powitanie zostaje stałym powitaniem, a tylko w wyjątkowych sytuacjach, kiedy coś będziemy chcieli zaakcentować, to powitanie będzie się zmieniało. Także wiewiórki i bobry zostaną na stałe. Krótka wiadomość, Korba 85. Prosiłeś, żebym nie dziękował za komentarze, za dużą ilość komentarzy, także nie dziękuję. No i dobrze, zacznijmy w takim razie. Zacznijmy kolejny odcinek. To będzie ciąg dalszy wczorajszej wyprawy, ale również już nowe rzeczy. Staram się jak najaktywniej spędzić ten czas tutaj, nie dając wam wytchnienia. Mam nadzieję, że się wam to wszystko spodoba i nie znudzi. Dzisiaj mamy dzień urodzin króla w Kambodży. Jest to święto państwowe. Dużo miejsc jest pozamykanych. Wiele osób nie poszło dzisiaj do pracy. Także może być troszkę tłumniej w takich bardzo popularnych miejscach dla turystów. Tłumnie, bo nie ma turystów, ale lokalsi mogą się troszkę rozjechać, więc będziemy znowu dzisiaj takie mniej chyba popularne kierunki wybierali. Tak czy owak, staram się, żeby było jak najciekawiej. Mam nadzieję, że będzie się wam podobało. Bardzo dziękuję wam za wsparcie po wczorajszym odcinku. Jesteście naprawdę niesamowici, jesteście wielcy. Ogromne serduszko. Serdecznie wam dziękuję. Naprawdę raz na jakiś czas, kiedy tak się sypnie dużo dobrego słowa, to znowuż wraca energia i chęć do nagrywania. Także postaram się, żeby było jeszcze lepiej, jeszcze dynamiczniej i jeszcze fajniej. Dziękuję i miłego oglądania. Idę. Nie nagrywałem od samego początku, bo tam coś lokalni mieszkańcy byli. Oni się na tą kamerę tak trochę krzywo patrzą. Ja nie wiem, czy ja dam radę. Dobra. Włączę kamerę, jak już będę na górze. Jest. No i mamy widok. Teraz widokowy. Tym mostem właśnie tutaj szedłem. Tam jest mangroves. Tam gdzieś siedzimy, tam za tymi drzewami już jest Zatoka Tajlandzka. Jutro pojedziemy chyba sobie na plażę. Tam wcześniej wam pokazywałem ten resort z basenem tutaj. Tam daleko, daleko jest Koh Kong, a tam góry kardamomowe widać w tle. Tu mieszkańcy. Także jeszcze raz panoramkę wam robię i chwilę pooddycham, zanim zejdę na dół. Dobra, schodzimy. Kiwa jachtem, kiwa jachtem, kiwa. A załoga na pokładzie, no właśnie, buja. Mocno. Ósemka dmie. Nie, nie jest tak źle. Dojdę, dotrwam. Dam radę. W drodze powrotnej z mangrovesów, oni tam idą, zszedłem na bok, nie daje mi to spokoju, w środku niczego, kompletnie tu nic nie ma, zobaczcie, no oprócz nas, kawałek wyrównanej ziemi,
Dookoła wszędzie mangrowsy. Tu jest to, co mnie interesuje. Nic nie ma. Nic. Zero. I na środku, na tym placu stoi to. Co to jest? To jest jakiś piec. Chyba. Co to ma być? Co to robi? Co to wytwarza? Co to przetwarza? Może ktoś z was ma pomysł? Bo to intrygująca koncepcja jakaś. Tam jest coś, które on tutaj trzyma. To jakby komora spalań, ale nie jestem pewien. Tu przy tym leżą jakieś plastiki, może to przetwarza plastik. Co to jest? Jeżeli macie pomysł, dajcie proszę znać mi w komentarzu, bo ja poświęciłem naprawdę dużo zdrowia, żeby tu przyjść i to pokazać. Ciekawość zawsze pchała człowieka do przodu. Mnie popchnęła w bok. Chyba zdechnę. Oni już mi uciekli. Czekajcie! Patrzcie, jakie cwane bestie. Sami zostali sobie tam, a mnie wysłali po samochód, żebym ich odebrał. To się nazywa wykorzystywanie białego człowieka po prostu. Ja nie wiem, ale to nieeleganckie. No dobra, ale już dotarłem. Także będziemy jechali. I to jest najważniejsze, bo ja już wsiadam. Do samochodu, który chwilowo jeszcze jest oczywiście gorący. Ale zaraz. A tutaj, o jest, wjeżdża mi. Steering wheel. O, klimka na maksa. Szybko tutaj. O! Nie chcę stoją w tym słońcu. Chłodź mnie. Dobra, jedziemy teraz do cioci, okazuje się, ponieważ tu nie mogliśmy zjeść, więc jedziemy do Tiger, na lunch. Zostańcie z nami. Hello. Marcin, we wait in the car. Now we are... Now we are in the Muslim village. A lot of things selling here. See? There's a lot of people, a lot of Muslim staying in the here. We just coming to buy some seafood, something to cook. So, and here we are. Here it is, we have the Here also we have the chicken, like the fresh chicken. Of course, we have durian a lot in here. Many people, Muslim. Yeah, come on, who's mother? Hello, the one man. Your eye?
There's so many people. I will go outside because I don't want to get something to make sure that I'm safe in here. Everyone will be happy. That's not another thing selling here, but it's the market. I will buy sugar cane. The sugar cane is the best for summer. For 5 glass like this, I pay for 5,000 yen. Normally, I would pay for 10,000 yen, but this I will pay for 5,000. It's cheaper. Now we go out from the village. Urine everywhere. Tutaj jeszcze jako ciekawostkę chciałem wam pokazać. Tutaj teściu kupił takie coś, to jest przyklejone na stałe, wycięte specjalnie w tym. Nabroiłem, widzę. To chciałem pokazać wam. Wygląda jak pamiątka z Angkor Wat, ale jak się przyjrzycie, to tu jest napisane Angkor Wat Siem Rir, a nie Angkor Wat Siem Rip. I do tego jeszcze budynek w tle. Oczywiście nie jest budynkiem świątyń, kompleksu świątyń w Angkor Wat. Ktoś zrobił podróbeczkę, nie ma się do czego przyczepić, niby Kingdom of Cambodia jest, ale generalnie podróbka. Taka sytuacja. No dobra, a my jesteśmy z powrotem u cioci przed pagodą. Czy nie wykluczone, że wam pokażę te krypty, w których chowa się ciała. Niedawno pokazywałem wam największy owoc świata, czyli po polsku chlebowiec, jackfruit, leżący na targu. Teraz pokażę wam go, jak on rośnie. One jeszcze nie są tak na maksa wyrośnięte, ale tak sobie wyrastają z kłącza na pniu. Durian, nie durian, tylko jackfruit, po polsku chlebowiec, owoc chlebowca, a to jest to drzewo. A takie liście, troszkę podobne do cashew nut, czyli do orzechów nerkowca. No i tak sobie rośnie jackfruit. What it's gonna be? This is the chicken. Chicken in coca. Kurczak w koli. To już żeśmy przerabiali. Tutaj baniaczki z wodą. Co tu mamy? Tutaj mamy krewety.
Okay. Czyli będą namawiać. Kokon shrimps, czyli świeże z sosem i z warzywami. Super. Rewelka. Sos już zrobiony. Popatrzy to. So good. Tu jeszcze ryby. And the big pork grill. I wołowina na grilla. O, rozpusta. Nie ma tak jak wyjechać na wieś do rodziny. Ula! Ja jestem w drodze, żeby wam pokazać te kurhany, te grobowce takie rodzinne. Ale zobaczcie, nie wiem, czy to będzie widać tutaj. U nas po tej stronie jeszcze jest w miarę pięknie. Słońce świeci, ale tam już z nad gór, no, powiem wam, idą ciemne chmury. I słychać, jak grzmi. I to wcale nie zapowiada się zbyt różowo. My jesteśmy samochodem, ale nadal jest to taki... No zresztą, jak zacznie tutaj padać, to zobaczycie. Różnicę między deszczem w Phnom Penh, a w Kokongu. Idę teraz alejką taką. Tam po jednej stronie są trzy, tam kolejne. Jest parę takich mniejszych troszeczkę grobowców, w których składa się trochę zmarłych. Po tej stronie są większe, jakby bardziej zdobione. To są takie grobowce rodzinne, czyli wykupuje się je, a później utrzymuje. Oczywiście opłaca się mnichów, żeby dbali o nie. No, one, te mniejsze, to jeszcze jak jakieś tak, może nie są specjalnie, no nie robią takiego wielkiego wrażenia, ale już te większe to są nawet, nie wiem czy nie większe niż te czasami nasze, najbogatsze na cmentarzach, na Wolskich, na Powązkach, przynajmniej w Warszawie takie znam. No ale to są właśnie takie grobowce. Ale zaraz wam pokażę jeszcze jeden. O, to są właśnie te z drugiej strony. Ale za chwileczkę pokażę wam jeszcze jeden tutaj grobowiec jest. No jak świat światem, jak się ma pieniędzy więcej, to tam więcej można sobie pozwolić, no prosta sprawa. Także najbiedniejsi pewnie rozsypują prochy, a ci bogaci stawiają sobie takie grobowce rodzinne. Ale za chwileczkę pokażę wam jeszcze jeden grobowiec. Już się do niego zbliżam. I zaraz zobaczycie, no to już mały kościół, mała pagoda, a nie grobowiec. Zobaczcie. To jest również rodzinny grobowiec. Z każdej ze stron takie same zdobienia, oświetlenie, schody, można wejść z każdej ze stron. Patrzcie, monumentalne wręcz, olbrzymie. I tak też oczywiście można, jak kogoś stać. A jak kogoś nie stać, to można tak. A jak kogoś nie stać na to, to się rozsypuje prochy, no po prostu. Relacja z cmentarza w pagodzie. Zakończona. To już nawet nie jest wieś. To już takie naprawdę obrzeża zupełne Kokongu. No ta pagoda właśnie tutaj. Wracam tam do cioci Tiger, ale chciałem wam pokazać. Tutaj rozjeździł jakiś cięższy samochód, cięższy sprzęt. No przy tych temperaturach to nie trudno. Asfalt. I zobaczcie. Ciekawostka, jak on wygląda. Na początku podsypany troszkę jakimś kamieniem sypkim. I na to cienka warstwa asfaltu na bazie smoły najprawdopodobniej. Zobaczcie, jak tego mało jest. Nie wiem, czy to jest centymetr nawet. I ta warstwa tworzy tą drogę. No nie wygląda to bardzo solidnie, ale w większości się składa. Chociaż dużo miejsc tak naprawdę jest z dziurami. To się nie sprawdza. Ale robił na miarę możliwości. Zobaczcie. Tu biega takie gubienko, ale to jest, jak widzicie, piesek, prawda? To jest piesek. Mały piesek taki, tu się cieszy. Chodź tutaj, maluchu.
Chodź, chodź. Ale zobaczcie, co moja córka o nim myśli. Chodź. Dziunku, co to jest? Co to jest, piesek? Piesek czy kotek, co to jest? Piesek ma miau miau. Co to jest, kotku? Dziuny, 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 co to jest? Look, look. Dziunku, co to jest? To jest hał hał? Hał hał czy miau miau? No ale jak robi to zwierzątko? No tak, ale co to jest? Co za zwierzątko? Kotek to jest piesek? To jest piesek, kochanie? Kotek to jest piesek? Co to jest za zwierzątko? Ale jak robi zwierzątko? No ale jak robi? Dziunku, co to jest? Co to jest? Co to jest? Dobra. Chodziło to, że ona cały czas biega za nim i woła miau miau, że to jest kotek, bo jest taki malutki, że to jest kotek. I że miau miau. Bo dla niej kotek to jest miau miau. No! Hał hał? Co to jest? Co to jest? No właśnie. Dobra, dość torturowania już zwierzaka. Leć! Uciekaj! Hał hał, miau miau. Zobacz, Dżunku, zobacz, zobacz. Zobacz, jak ładnie się tu pokazujesz naszym widzom. Miau, miau. Dziękuję wam bardzo za dzisiejszą obecność. Mam nadzieję, że się podobało. Już nawet nie wiedziałem, co powiedzieć, się zaciąłem aż. W każdym razie, serdeczne dzięki za dzisiaj. Bardzo zapraszam na jutro. I do zobaczenia. Pa. Miłego popołudnia, miłego wieczoru. Pa, pa. Pa, pa. Pa, pa, do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Pa, cześć.